komplet. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Do widzenia. Dziękuję serdecznie z całego serca Fundacji i Wam, moi mili, że chcecie się nam opiekować. To my dziękuję. Życzymy dużo zdrowia. Dużo zdrówka i miłego dnia. I ze mną u rodziców. Proszę się. Dużo zdrowia. Dziękuję serdecznie. To my dziękuję. Serca dziękuję za pyszności. No, wszystkiego dobrego. Miłego dnia. Dziękuję, z całego serca dziękuję. Całej załodze. Dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Legia Warszawa, paczuszka dla Pani. Dziękuję Panu pięknie. I życzymy dużo, dużo zdrowia. Ja też dziękuję pięknie. Proszę bardzo. Moja ukochana Legia. Super. 30 lat temu pracowałam. Dwie paczki? Bo tak, dwa paczki. Tak, to tak widziałem. Ślicznie, dziękuję. Do widzenia, najlepszego. Spokoju i zdrowia życzę. Akcja Gotowi do Pomocy na pewno zrobiła duże wrażenie na starszych ludziach, którym pomagamy. Jest to coś niesamowitego móc ich odwiedzić i pomóc im w tych ciężkich chwilach, jakie oni teraz przeżywają. Dzięki Legii możemy im pomóc. Dzięki Legii możemy im pomóc w tych ciężkich czasach. Zarówno zarząd, jak też kibice pokazali, że Legia to więcej niż klub. Uśmiech, komentarze, podziękowania osób starszych, które pamiętają stary stadion, pamiętają sukcesy legijnych sportowców. To jest coś, co pewnie można usłyszeć, ale nie tak znowu często. A samo pomaganie też jest fajne. Nie ma znaczenia, komu pomagamy, czy czas jest dobry, czas jest zły. Na Legię zawsze można liczyć.